Hej, cześć, siemano, ja jestem Admiros i witam was w nowej serii Zagrajmy w Red Faction. Tak, świetna gierka, kiedyś próbowałem w nią zagrać, ale niestety przekroczyła moje możliwości, ponieważ jeszcze byłem niezaznajomiony z grami tego typu, albo po prostu nie pamiętam, dlaczego ją usunąłem. Być może dlatego, że coś tam się z nią stało, z zapisami czy coś, i pewnie dlatego. No i postanowiłem, że do niej wrócę. Okej, przeczytałem sobie recenzję i według recenzji jest to gra akcji, strzelanina z elementami przygodówki. To może być ciekawe, jakie elementy przygodówki mogą być w takiej grze, w której praktycznie się strzela, ale okej, zobaczymy. Co do fabuły, wcielamy się w jednego z górników na planecie Mars, w kopalni, w jakiejś tam kopalni, tak, nieważne w jakiej. No i mamy rok 2000 setny. Tak, 2000 setny, czyli 2100. I w tej kopalni władzę sprawuje korporacja Ultor. No i oni tam wykorzystują tych górników jak mogą. I wcielamy się w jednego z górników. I prowadzimy tak jakby dywersję przeciwko tej władzy Ultor. Tak, przeciwko tej firmie, korporacji Ultor. No i musimy poprowadzić buntowników i odlecieć najprawdopodobniej z planety, chociaż nie mam pewności. No i do tego jeszcze wybucha jakaś tajemnicza plaga, ludzie giną. I nie wiemy tak naprawdę, czym ta plaga jest, ale myślę, że w grze wszystko się wyjaśni. Jeżeli chcecie oczywiście jakieś więcej informacji na temat gry, jakieś, nie wiem, recenzje czy coś, no to w opisie macie dokładniejszy opis mniej więcej tego, co ja teraz powiedziałem. A jeżeli jeszcze więcej informacji, no to Google zapraszają. Dobra. Tutaj sobie jeszcze coś chciałem zmienić, bo trochę już tutaj patrzyłem. Nie, niestety chyba nie ma tutaj, bo chciałem... A nie, jest, dobra. Enter, tak? I zamiast Entera ustawimy sobie F. Tak, żeby mieć pod ręką, żeby po prostu nie wciskać Entera co chwilę. Sobie ustawimy po te. Dobra. Audio chyba jest mniej więcej dobrze. Powinno być wszystko ładnie, pięknie słychać. Load. Okej, dobra. Mogę jakoś save'y usunąć? Nie mogę usunąć save'u. Dobra, to są takie dwa, tam trzy save'y. Chciałem sobie po prostu zobaczyć, czy gra działa, czy się nie crashuje i czy w ogóle jest fajnie. Oczywiście cała gra jest po angielsku. Tak więc... polecają nam, żeby tutaj zagrać w trening. No dobra, zobaczymy. Okay, Parker, this is the training phase of your Red Faction probationary period. If you survive, you'll be ready to help lead the minor rebellion against Ultor when the time comes. Będziemy w stanie pomóc rebelii. Some doors open as you approach. Okay. Wow, same się otworzyły. Fajnie. Others, like this airlock door, require you to press a button to open. O właśnie, w grze jest coś takiego jeszcze fajnego. If the button doesn't work, the door's locked. You'll have to find the access card or control to unlock it. Okej, spoko, już. Jest coś takiego fajnego w grze jak Geomod, czyli mniej więcej polega to na tym, że możemy ściany rozbijać i przechodzić przez nie. Po prostu tak, z broni strzelimy jakiejś porządnej, zrobimy wielką dziurę, możemy sobie przejście robić. To jest moim zdaniem fajne i jak że gra wyszła gra w 2001 roku, to była naprawdę nowość. Aha, dobra. O, i tu sobie F wcisnę, nie muszę wciskać Enteru, tylko po prostu F. Będzie dobrze. Gdzie mam iść? Coś chyba myszka ma zbyt dużą czułość, tak mi się coś wydaje. Game. O, tu oczywiście jest poziom trudności medium. Sobie zagramy. Controls. Troszeczkę mniejszy. Keep an eye on your suit's gauges, which are in the upper left corner of your HUD. The outer ring is your suit's integrity. If it gets to zero, you suffer damage when you're outside. The inner ring is your health. When it gets to zero, you're dead. No, oczywiście. Wow. Świetnie. No i tu jest ten Ultor. Tell your friends, Ultor is the place to work. Tak. No świetnie, na Marsie pracują.
practice climbing on the fence, girders and ladder in your enviro suit. O. Można się wspinać po siatce. Ciekawe. Trochę skok jest taki nierealistyczny, jakbyśmy latali. Chociaż kto wie, może zaprogramowali tę grę tak, że na Marsie jest inna grawitacja niż na Ziemi. Dlatego można tak sobie hopsać. Ale nie wiem. Get used to that sound. You'll hear alarms a lot once we strike back at Ultor. Wow. Awaits instructions. You need to learn how to use security monitors before progressing to the next training stage. Mm-hmm. Step into the security control room to learn how to use a monitor. Tak, ale... Aha, dobra. Hmm. Tam ktoś jest. Fajnie, możemy sobie obserwować. Coś mi się kojarzy normalnie z grą The Suffering. Też było, można było kamerę obserwować. Paproszek w myszce. Niestety. No dobra. Mogę sobie stąd iść? Mogę, dobrze. Pretend the barrels are guards and take them out with this turret. Okej, mam strzelać. Super. Dobra, już. Nothing more to shoot here, Parker. Keep moving. Okay. There's a medic in the room to your right. Medics are sworn to heal anyone, even rebels. No, każdego muszą healować, nawet rebeliantów. Go to the medic and he'll bandage your wounds. I'll give you something for that wound. Pium. Już? Wow, dał mi 100 życia. Świetnie. No, ciekawych rzeczy można się tutaj dowiedzieć z tego treningu. Idziemy dalej. If you ever need to hide a body, pick it up, carry it somewhere out of the way and dump it. Wow. Dump it. Okay, gdzie mogę je wyrzucić? Tu może? Okej, tutaj, dobra, działam. If you've been injured or your suit's been damaged, check containers, medical cabinets and lockers for med packs and suit repair kits. Nice. Nie no, nie sądziłem, że w tej grze można nawet szafki otwierać. Really? Super. Nice. Okej, ale nie każdą da się otworzyć, z tego co widzę. Dobra, nieważne. Open the door. Looks like this door is broken. Crouch to get underneath it. Okay, easy. Practice jumping across this small gap. Okay, nie będę ćwiczył skakania. Sobie przepłynę. Okay, dobra. Tu sobie przeskoczyłem. Loading. O, ciekawe. Ask nicely, and the miner will open the door for you. Okay, ask nicely. Mamy grzecznie zapytać. Go right on through, Parker. Okay, dzięki za otwarcie drzwi. Like the sub? We stole it from Ultor. Climb in and take it for a ride, in case you have to drive a vehicle after we launch the revolt. Mogę tym jeździć? Na serio? Wow! Super! Marzenie. Fire some torpedoes to get a feel for it. Wow, super. A może uda mi się pokazać wam ten geomode? No właśnie, o tym mówiłem. Patrzcie, jaka dziura się zrobiła. Head for the other tunnel when you're ready to continue. Okay, I'm ready. Climb out of the sub and go up the stairs. Nie ma sprawy. Lecimy dalej. Submarine Bay.
Port. Open the gun cabinet and grab the pistol and sniper rifle. Nice. The gauge in the upper right of your HUD shows how much ammo you have left. Widzę. Wow, nawet snajperki tutaj są, no proszę. Dobra, zaczniemy sobie od zwykłego pistola. Mamy go zastrzelić? Sometimes it pays to be inconspicuous. Holstering your weapon will help you blend in, since guns make people jumpy. Jak mam schować broń? Aha, H. Dobra, pod literą H chowam broń, świetnie. Nie bój się. Take some target practice here. Be sure to destroy all the bottles. Dobra. Easy. Wszystkie chyba. Chyba wszystkie zniszczyły. Nothing more to shoot here, Parker. Keep moving. Keep moving, Parker. Okej, czyli wiemy, że nazywamy się Parker. Open up your message log and scroll through the messages I've sent you. Mhm. Wszystkie wiadomości, które nam przesłał. Wow. Okej. Na samej górze. Tak, na samej górze są najnowsze. Okej, dobra. This log automatically records messages that you receive. Mhm, dobrze. Mogę zapisać grę? Nie mogę. Ale tu mogę chyba. Save. Okej, nie można podczas treningu zapisać. Dobra. Whatever. Jeszcze co ciekawe, ta gra jest z 2001 roku, więc na Windowsie 7 ciężko było ją odpalić. Reinforced glass is unbreakable. Go ahead. Shoot it. No, na Windowsie 7 było ciężko ją odpalić, ale na szczęście znalazłem program, który się nazywa Pure Faction. I udało się. I nawet udało się w 720p, w takiej rozdzielczości. I wcale nie wygląda to tak źle. Open. Normal glass can be shattered by weapon fire, allowing you into the room beyond. Wow. Fajnie to wygląda. Use these to blow a hole in the wall at the X. Nice, właśnie o tym mówiłem. Geo mode. Świetnie, a jak tu zrobić dziurę? Wow. Super. Albo tym mogę też zrobić dziurę, tak? Zobaczmy. Świetnie. Tak jak sobie zaplanowałem. Congratulations. You've passed the Red Faction training session. Oh yeah, udało się. Przeszedłem trening. Ale jestem zajebisty. Okej, może lepiej nie będę tego wysadzał. Albo i wysadzę. Świetna zabawa. Training, no naprawdę. Loading. Mars. I always thought of it as a romantic place, a planet of mystery and adventure. Came here 6 months ago thinking it would be an escape from Earth. I wanted some time to think, to figure out what to do with my life. A year in the Altor mine sounded like a great way to straighten myself out. Man, was I a fool. Life in the mines is hell. I haven't had a minute to myself since I got here. You're jammed 8 to a room, time-sharing your bunks. Conditions are barely livable. And the guards are everywhere. Altor doesn't care if we live or die. We're at the breaking point. And then there's the plague killing off miners left and right. When the guy next to you dies before your eyes and your turn could come any minute, it freaks you out. No one knows what causes it or how to cure it. Or at least the miners don't know. Someone named Eos is putting up pamphlets in the barracks, claiming that Ultor is responsible for the plague. The pamphlets urge miners to be ready to revolt against Ultor. A lot of miners are muttering, but nothing's come of it yet. As bad as things are in the barracks, they're brutal down in the mines. You spend 10 hours drenched in your own sweat in the enviro suit, grinding away at rock walls. The guards make sure you work the whole shift. They enjoy their work way too much. You get out of the driller after your shift's over and all you've done is dig yourself in a little deeper. Don't know how long I can keep doing this. Second work shift has ended. Miners return to barracks.
Dobra, czyli mniej więcej wyjaśniło się wszystko co i jak. I zaczynamy rebelię. Yes, o to chodziło. Gdzie jest moja broń? Hey, where do you think you're going? Leave me alone, jerk. It's been a long day. It's about to get a little longer, mind scum. Just let me go, or else. You threatening me? Yeah, well, threaten this. Hold it, Miner. Yay! Tak się zaczyna. Mamy broń pierwszą. Paralizator jakiś. Yeah. I już pistolet. Okej, czyli gramy czerwonymi tak naprawdę. Czyli rebelią, górnikami. A niebiescy to są strażnicy, okej, dobra. I zaczynamy rozgrywkę, yeah. Co my tu mamy? Gij. Jeszcze więcej. Co za maszyna? Jakiś robot. Od kiedy to piłami tnie się skały? Ciekawe. Tu coś jest. Jakieś takie dziwne zawirowania ma ta myszka. Nie wiem dlaczego. Whatever. Może po prostu podkładka jest zasypiona. I dlatego. Additional security required in mine sector M4. Okej, mamy materiały wybuchowe. Przydałaby się jakaś lepsza broń. Chociaż na razie pistolet wystarczy. We're with the Red Faction. Stick with us. We're heading to the Red Faction base. Okej, mogę to rozwalać, bo już widzę. To też. Co my tu mamy? Tunele. Byłem tutaj. No, można tu się nieźle zgubić z tego co widzę. O, właśnie. Zapis gry. To był szybki zapis. Okej, okay, quick save. Ja bym chciał... jeden save, okej. Okay. A wpiszmy dwa save, okej, okay, dobra. Będziemy zapisywać... będę zapisywał ten... trochę będę zapisywał... auto z szybkim save'em i takim zwykłym. Zależy jak tam będzie mi się chciało. Aha, dobra, nie mogę tarczy podnieść, bo już mam na maksa wszystko. Zdrowie i tarczy. W sumie tamta dwójka kazała mi się trzymać blisko ich, a ja sobie poszedłem zwiedzać, no dobra. Troszkę sobie ściszę na słuchawkach, bo mam za głośno. Mam nadzieję, że wysłyszycie dobrze wszystko. Okej, okay, powiedzmy, że... Natural Hazard. Powiedzmy, że to są stalaktyty i stalagmity. Co to jest? Aha, dobra. Gorące, boli. Ach, tak się zaczyna rebelia. No nie bij go, on już jest martwy. Dobra, ja sobie zgarnę broń, a wy tam się bawcie. Tu. Jesteśmy w podziemiach. Ciekawe, czy kiedykolwiek w tej grze będzie się dało wyjść na powierzchnię. Oby tak. W sumie nie podoba mi się ten Mars. Taka czerwona planeta, strasznie piaszczysta, skały i za dużo czerwonego jak dla mnie. Na dole. Okej, nic nowego w sumie. Nie wiem gdzie pójść. Fajnie. Sam początek już się zgubiłem. Tutaj.